G8. Rysunek. 60 i 61 bateria sprzed 2000 lat. Te elementy służące do galwanizacji odkryto w 1936 roku w pobliżu Bagdadu, w trakcie prac wykopaliskowych. Eksperyment przeprowadzony w 1978 roku przez dyrektora Romer Pelizens Museum w Hildesheim oraz chemika z firmy Bosch wykazał, że owe przedmioty przydatne do uprawiania kultu działają na zasadzie ogniw elektrycznych i jeszcze dziś działają, dając napięcie 0,5 V. Pierwsze. Gliniany pojemnik. Drugie. Beton. Trzeci. Kwas umieszczony w walcu. Czwarty. Miedziany walec. Piąty. Zakończenie żelaznego pręta. 6. Część zabetonowana. 7. Żelazny pręt. Rysunek. 62, 63 i 64 około 500 roku naszej ery znalazły się w Kolumbii te statki powietrzne, w których archeologowie dopatrują siją ptaków albo owadów. Ale inżynierowie znający się na lotnictwie uznali po obejrzeniu tych artefaktów, że zawierają one nowoczesne aerodynamiczne elementy konstrukcyjne, które w przyrodzie nie występują. Potwierdził to w 1995 roku Peter Belting, niemiecki pilot i modelarz. Stworzył on niespełna metrowe modele owych pojazdów i przeszły one wszelkie oczekiwania. Start, lądowanie, jazda po ziemi, a nawet pętle, wszystko odbyto się bez jakichkolwiek komplikacji aerodynamicznych. Oto dwa przykłady tajnych wiadomości, które nie powinny były w żadnym wypadku trafić do ogółu ludzi. Inny przykład to wiedza egipska, pochodząca ze zwojów znalezionych przez pierwszych archeologów w tamtejszych grobowcach. Informują one o budowie naszego Układu Słonecznego, a także o istnieniu tajemnej świętej geometrii, geometrii rozwoju, przyrody, ludzi, pszczół, drzew, wszystkiego, przy czym dokładnie wyjaśniają one, jak ową geometrię można stosować w budownictwie. Już sama znajomość budowy Układu Słonecznego i okrągłego kształtu Ziemi narażała na śmiertelne niebezpieczeństwo. Nauczano wówczas, że Ziemia może być tylko płaska i basta. Jest teraz, w przybliżeniu, rok 1300. Wiemy już, co stanowiło tajemnicę templariuszy i jaką potęgą stali się oni dzięki temu sekretowi. I oto rozpoczęły się prześladowania, wielu członków zakonu spotkała śmierć z ręki kata. Ale część templariuszy zbiegła do krajów ościennych i tam zdołała się zadomowić. Tworzono co prawda nowe wspólnoty templariuszy, niektórzy z nich jednak wstąpili do już istniejących lóż wolnomularskich. Rysunek. 65, 66 i 67 przykłady zastosowań świętej geometrii, współczynnik phi w przyrodzie, szkielet żaby w sztuce, grecki posąg i w architekturze, japońska świątynia. G3. Tym samym pewną część wiedzy z Atlantydy posiadły wtajemniczone osobistości, od dawna wpływowe i dysponujące tajemną wiedzą. Członkowie lóż poznali więc dogłębnie świętą geometrię, bo przecież stanowi fundament dla większości tekstów z Atlantydy. Jednym z tych, którym się ona przydała, był włoski malarz, rzeźbiarz i wynalazca Leonardo da Vinci 1452-1519, sławny nie tylko dzięki zastosowaniu w malarstwie złotego ciecia, lecz przede wszystkim dzięki znaczącym wynalazkom łodzi podwodnej, maszynom latającym, mechanicznemu warsztatowi tkackiemu, ruchomym mostom czy też pompom. Większość wynalazków Leonarda stanowiły tylko rysunki, ale tak czy inaczej chciałoby się zapytać, skąd zaczerpnął on swą wiedzę. Masoni, wolnomularze natomiast poznali strukturę DNA, posiedli wiedzę o Atlantydzie oraz o istnieniu innych cywilizacji w kosmosie. Co zaś dotyczy Abrahama, Mojżesza, Mahometa i Jezusa, wolnomularze twierdzili, iż nie wszystkie zdarzenia z życia tamtych postaci rozegrały się tak, jak zapisano w księgach. Dlatego właśnie przez władze państwowe i kościelne byli oni uważani za śmiertelnych wrogów i swoje poglądy wyrażali tylko wobec członków lóż. Mamy tu dwa aspekty, którymi będziemy się jeszcze zajmować. Pierwsze. Dzięki przyjmowanym do lóż templariuszom wolnomularze posiedli ogromną wiedzę o naszej planecie, o budowie kosmosu oraz pewnych artefaktach technicznych, a co najważniejsze, wiedzę o mocy myśli i potędze myślenia, inaczej mówiąc, o możliwościach manifestowania życzeń i urzeczywistnianiu zamierzeń, które nie zostałyby zrealizowane przez ludzi nieświadomych mechanizmów życia, jak również. Drugie. Dowiedzieli się o tym, że poczęcie ludzkości dokonało się ongiś w kosmosie i że tam ludzkość powróci. Z tego właśnie względu nieunikniony był następujący tok myślenia, jeżeli założyć, że wylądują tu kiedyś kosmici, z Syriusza, Oriona, Aldebarana, z planety Nibiru czy jakiejś innej, co należałoby wtedy zrobić? A przede wszystkim, co oni by zrobili?
Czy wylądowaliby w Chinach, w Ameryce, w księstwie X, czy może w hrabstwie Y? Czy nie byłoby tak, że każdy człowiek próbowałby dla własnej korzyści nawiązać kontakt z przedstawicielami wyższej cywilizacji? Postawiwszy sobie te pytania, podjęto decyzję o stworzeniu planu przygotowania ludzkości na dzień X. Wyraźmy to prościej, jak doprowadzić do tego, by świat nie był już podzielony na wiele religii i krajów uwikłanych w ziemskie wojny. Rysunek 69 Leonardo da Vinci. Rysunek 70 Szkic starego mężczyzny. Leonardo da Vinci nałożył na właściwy obraz siatkę prostokątów, stosując tak zwanemu złote cięcie. Chodziło o zapanowanie nad światem, aby powstał globalny rząd, który mógłby utrzymywać kontakt z innymi cywilizacjami i aby ustaliła się normalna wymiana z Ziemią. Tamta myśl o globalnym rządzie była właściwie pozytywna. Opracowano plan obalenia istniejących dynastii królewskich i rządów poprzez rewolucje oraz różne intrygi, w celu osiągnięcia tego, co dziś określa się jako nowy ład świata. Nieco dalej wnikniemy głębiej w te kwestie. Wszystko dobrze się zapowiadało, do lóż należało wówczas sporo mądrych i uczonych mężów, byli wśród nich politycy, nawet monarchowie i prezydenci państw, którzy mieli jeden wspólny cel. Ale oto dokonała się zmiana struktury lóż, spowodowana przez założenie nowej loży, znanej pod nazwą Bawarskiego Zakonu Iluminatów, co zostało zrealizowane w 1770 roku przez Adama Weishaupta i to na zlecenie banku Rothschildów, jak twierdziła kochanka jednego z Rothschildów, Ayn Rand. Owa loża wprowadziła nowe stopnie i przyciągała wyższych rangą masonów, kusząc ich rzekomo nową wiedzą i jeszcze większą potęgą, ale krył się za tym plan iście szatański, za chwilę poznacie szczegóły. Pojawiły się teraz rzeczywiste problemy, część wiedzy templariuszy, jak też dokumenty i artefakty z sarkofagów przejęli iluminaci, oni z kolei dowiedzieli się o istnieniu Atlantydy, pewnych wcześniejszych cywilizacji ziemskich oraz cywilizacji kosmicznych, poznali także mechanizmy życia i nowe myśli. 70. Mechanizmy te działają, gdy w określonym celu korzysta się z mocy myśli, obojętnie, czy konstruktywnie, czy dla zniszczenia czegoś. Dziś mechanizmy wykorzystywania owej mocy określa się jako czarna i białą magię. Różnią się te dwa rodzaje magii tylko motywacją, a mechanizmy i zasady działania są identyczne. Ale pisma templariuszy dostarczyły iluminatom także wiedzy o złożach surowców, mogli więc od razu przystąpić do ich eksploatacji. Wszyscy znamy jej efekty, monopoliści ulokowali się na Wall Street i w londyńskim City, czyli w tamtejszej dzielnicy Finansjery, określa się tę dzielnicę jako najbogatszą milę kwadratową na świecie, jest ona państwem w państwie, podobnie jak Watykan. Jeżeli nie całkiem rozumiecie, drodzy czytelnicy, co czy też kogo mam na myśli, to na właściwy trop naprowadzą was zapewne te oto słowa Oscara Lafontaine'a, o światowej polityce decyduje imperium rządzone przez wielkich finansistów. Przypomnijmy sobie w tym miejscu coś, co powiedziałem na początku książki, że możemy tu zaobserwować taką sytuację, w której wiedza tajemna czy też nierozgłaszana staje się bronią, bo, z jednej strony, nie dociera do zbiorowości, z drugiej zaś strony jest dla własnych celów wykorzystywana przez tych, którzy ją posiadają. Teraz, o ile nie znacie moich wcześniejszych książek, zechcecie pewnie wiedzieć, kim są owi iluminaci i w imię czego działają. Przyjrzyjmy się więc jeszcze raz mrocznemu światu współczesnych tajnych lóż i wielkim dzisiejszego świata z ich tajemną wiedzą i zobaczmy, co czeka naszą planetę w najbliższych latach. Nowy ład świata. W dwóch moich poprzednich książkach o tajnych stowarzyszeniach szczegółowo wyjaśniłem, jak zrodziła się idea nowego ładu świata, kto właściwie za nią stał i tak dalej. Tutaj chciałbym i sobie, i czytelnikom oszczędzić ponownego przedstawiania dowodów. Zakaz kolportażu w Niemczech sprawił, że tamte książki nie są już dostępne, ale z wszelkimi szczegółami można się zapoznać poprzez lekturę dwutomowej książki Stefana Erdmana pod tytułem Banken, Brot und Bomben, Banki, Chleb i Bomby. Tu chcemy się zajmować kwestiami naprawdę ważnymi, wystarczy więc krótka prezentacja faktów. Tym, którzy po raz pierwszy zapoznają się z tajnymi stowarzyszeniami, chciałbym przedstawić ich działanie nieco bardziej poglądowo i pokrótce omówić strukturę loży. Na ogół loże mają strukturę koncentryczną, co oznacza, że istnieje wewnętrzny krąg osób będących w posiadaniu całego zasobu wiedzy. Szerszy od tego kręgu jest kolejny stopień, obejmujący ludzi niewiedzących wszystkiego, ale jednak więcej niż ci, których zaliczono do następnego kręgu stopnia, a więc ludzie posiadający większą wiedzę aniżeli osoby należące do kolejnego kręgu.
Można to zobrazować za pomocą piramidy, na jej szczycie znajdują się ludzie wtajemniczeni we wszystko, ale następnemu kręgowi przekazują oni wyłącznie tyle wiedzy, ile, w ich rozumieniu, ten mniej znaczący krąg powinien posiadać. Rysunek 71 i 72. Po lewej stronie widzimy piramidę iluminacką z poszczególnymi stopniami według interpretacji dokonanej przez Gary'ego Allena. Po prawej stronie znajduje się portret Adama Weishaupta, założyciela bawarskiego zakonu iluminatów. Bawarskiemu zakonowi iluminatów, czy raczej osobistościom, które za nim stały, zależało na osłabieniu dotychczasowych róż masońskich, które strzegły wiedzy templariuszy, chodziło o uzyskanie dostępu do tajemnej wiedzy z sarkofagów, ale także o przeciągnięcie potężnych braci z róż wolnomularskich na swoją stronę. Nie wydaje się to wam przekonujące? Przeczytajmy więc razem list, który ówczesny wielki mistrz obrządku szkockiego masonerii, a zarazem założyciel Ku Klux Klanu, Albert Pike 1809-1895, przesłał 22 stycznia 7.1870 roku ze Stanów Zjednoczonych do Giuseppe Mazziniego, który stał wtedy na czele bawarskich iluminatów. Pike uprawiał czarną magię, opanował 16 języków starożytnych, był czcicielem Lucyfera i geniuszem. Musimy wszystkim związkom umożliwić dalsze istnienie, z zachowaniem dotychczasowych systemów organizacji centralnych i różnych rodzajów korespondowania wysokich stopni jednego obrządku, a także obecnych form organizacyjnych. Ale musimy też stworzyć ryt nadrzędny, który nie powinien być znany i do którego to obrządku będziemy powoływać wybranych przez nas masonów wyższych stopni. Ze względu na naszych współobywateli konieczne jest ścisłe przestrzeganie tajemnicy przez tych ludzi. Ów najwyższy obrządek pozwoli nam rządzić całą masonerią, stanie się on centralą międzynarodową, tym potężniejszą, że nie będzie znane jej kierownictwo. Interesujące, prawda? A teraz dowiedzmy się, jakim duchem chciał on natchnąć nowych członków. Informuje o tym kolejny list Alberta Pike'a z 15 sierpnia 1871 roku, kilka lat temu wystawiony w Muzeum Brytyjskim i niewątpliwie pozwalający poznać sposób myślenia autora. Rozwiążemy ręce nihilistom i ateistom, sprowokujemy straszliwą katastrofę, która uświadomi wszystkim społeczeństwom, jakie mogą być skutki absolutnego ateizmu, czyli przyczyny okrucieństw i krwawych zamieszek. Wtedy ogół obywateli będzie musiał, broniąc się przed rewolucyjną mniejszością, wytępić tych niszczycieli cywilizacji. Poza tym większość obywateli, mimo prawowierności rozczarowana chrześcijaństwem i dlatego pozbawiona orientacji, będzie szukać jakiegoś nowego ideału, nie wiedząc, kogo czy co czcić. Wówczas ludzie dojrzeją do iluminacji, której dostąpią dzięki rozgłoszeniu na całym świecie nieskazitelnej nauki Lucyfera, wreszcie ujawnionej. Objawienie jej nastąpi, gdy minie czas powszechnej reakcji, która położy kres i chrześcijaństwu, i ateizmowi. Rysunek 73. Giuseppe Mazzini. Dalej w tymże liście czytamy, oto co trzeba powiedzieć masom: czcimy Boga, ale naszego Boga czci się bez popadania w zabobon. Wam, wielkim instruktorom generalnym, polecamy powiedzieć braciom 32, 31 i 30. Stopnia, religia wolnomularzy powinna staraniem nas wszystkich, którzy jesteśmy wtajemniczonymi najwyższych stopni, zachować czystość doktryny lucyferowej. Lucyfer to Bóg, a Adonai o niestety również Bóg. Albowiem zgodnie z odwieczną zasadą nie ma światła bez cienia, piękna bez brzydoty, bieli bez czerni. Absolut może istnieć tylko pod postaciami dwóch bóstw, mrok jest tłem dla światłości. Plan Mazziniego i Pike'a okazał się niestety realny. Lucyferowy duch bardzo szybko zadomowił się na najwyższych szczeblach lóż. Bracia niższych stopni nic o tym nie wiedzieli. Wśród ludzi, którzy niegdyś walczyli w imię Chrystusa i za najważniejsze przykazanie mieli zasadę rezonansu i okazywania miłości. Mało tego, jeszcze w tym samym roku uzgodnili oni między sobą sposób zapanowania nad światem. A mianowicie poprzez trzy wojny światowe. Dążąc do stworzenia nowego ładu świata, Novus Ordo Seclorum, należało zainscenizować pierwszą wojnę światową, aby carska Rosja wpadła w ręce bawarskich iluminatów. Później Rosja miałaby się stać straszakiem przydatnym do tego, żeby bawarskim iluminatom było łatwiej realizować ich globalne cele. Drugą wojnę światową zamierzano wywołać poprzez manipulowanie różnicami poglądów między niemieckimi racjonalistami a zwolennikami syjonizmu politycznego. Miało z tego wyniknąć poszerzenie rosyjskiej strefy wpływów oraz utworzenie państwa Izrael. Trzecia wojna światowa, według owego planu, powinna mieć swą przyczynę w sprowokowanych rozdźwiękach między syjonistami i Arabami. Zamierzano doprowadzić. Rysunek
74 Albert Pike do Konf i Ktug obatnego. Pośrednią przyczynę III wojny światowej miałoby stanowić podjudzanie nihilistów i ateistów przeciwko sobie nawzajem, aby w ten sposób wywołać przewrót społeczny, którego dokonano by nadzwyczaj brutalnie i bestialsko. Wyeliminowawszy chrześcijaństwo i ateizm, zastąpiono by je prawdziwą doktryną lucyferową i upieczono by tym samym dwie pieczenie na jednym ogniu. Plan wywołania pierwszych dwóch wojen światowych spełnił się, możemy to potwierdzić. Co się tyczy trzeciej, cały świat dzięki telewizji CNN Live jest świadkiem prób wywołania jej poprzez sztuczne utrzymywanie zarzew i konfliktu w Iraku oraz w Izraelu i Palestynie. To stwierdzenie wydaje się wam zbyt śmiałe. A co powiecie, drodzy czytelnicy, po zapoznaniu się z komentarzem Wesleya Ciarka, byłego naczelnego dowódcy sił zbrojnych NATO, który powiedział, przestrzegam Europejczyków przed łudzeniem się, że Stany Zjednoczone miałyby, tworząc nowy ład świata jakiekolwiek. 72. Skrupuły, gdyby ich interesy były zagrożone, a zaszłaby konieczność interwencji wojskowej w Europie, przeciwnie, użyto by wszelkich środków, łącznie z bronią atomową. Ogólnie biorąc, dążeniem USA jest utrzymanie w większości krajów biedy, oprócz tego skorumpowanych, lecz posłusznych reżimów. Zakładam jednak, iż Stany Zjednoczone interweniowałyby także w Europie Zachodniej, choć dziś może się to niektórym ludziom wydawać absurdalnym przypuszczeniem. Stany Zjednoczone nie tolerowałyby długo istnienia w Europie supermocarstwa nuklearnego czy ekonomicznego. Pewne dodatkowe informacje o celach zakonu iluminatów uzyskano w roku 1875, kiedy to jednego z ich kurierów jadącego konno z Frankfurtu nad Menem do Paryża trafił piorun i policja miała okazję do przechwycenia części wiadomości o sprzysiężeniu, które miało objąć cały świat. W owych notatkach czytamy, kontrola prasy musi ułatwić kierowanie masami zgodnie z wolą iluminatów. Trzeba sprzyjać wszelkim ludzkim słabostkom, złym nawykom, umiejętnościom i błędom. Przyzwyczajmy ludzi do brania pozorów za rzeczywistość, zadawalania się błahostkami, szukania wyłącznie przyjemności, tracenia sił na bezustanne poszukiwanie czegoś nowego. Należałoby w Europie podsycać animozje osobiste i etniczne, nienawiść rasową i religijną, aby powstawały konflikty niemożliwe do przezwyciężenia. Prezydentami państw powinni być wybierani ci spośród niewolniczo uległych faworytów zakonu, których przeszłość nie jest wolna od skaz mogących uczynić tych ludzi sumiennymi wykonawcami poleceń iluminatów. Umożliwiłoby to iluminatom reinterpretację obowiązującego prawa i uzyskiwanie zmian w konstytucjach. Przekupni przedstawiciele najwyższych władz państwowych powinni przyczyniać się do tego, by rządy popadły poprzez zaciąganie pożyczek za granicą w taką zależność, która znacznie powiększy zadłużenie danego państwa. Prowokowanie kryzysów gospodarczych polegające na nagłym wycofywaniu z obiegu wszelkich zasobów pieniężnych, którymi można by zawładnąć, powinno doprowadzić do krachu finansowego w każdym państwie będącym pod rządami ludzi, którzy nie dostąpili iluminacji. Potęga finansowa musi zapewniać wyłączność rządzenia handlem i przemysłem, ażeby pieniądze, jakimi obracają przemysłowcy, pozwalały tym ostatnim zwiększać zakres swojej władzy politycznej. Wszystkie te środki powinny sprawić, by narody świata poczuły się zmuszone do oddania globalnej władzy w ręce iluminatów. Nowy rząd globalny musi tym, którzy mu się dobrowolnie podporządkują, wydawać się opiekunem i dobroczyńcą ONZ przyp. Out. Jeżeli któreś państwo będzie stawiać opór, to należy państwa ościenne podżegać do wojny z nim. Gdyby państwa stawiające opór zawiązały sojusz, trzeba by wywołać wojnę światową. Przyjrzyjmy się teraz nieco uważniej dzisiejszym iluminatom i poszukajmy odpowiedzi na pytanie o obecne rozumienie nowego ładu świata. Bob Frisell formułuje to w swojej książce następująco, obojętne, czy nazwiemy ich tajnym rządem, komisją trójstronną, radą do spraw międzynarodowych czy iluminatami. Tajny rząd składa się po prostu z najbogatszych ludzi świata i ci potentaci, jest ich około 2000, od dawna trzymają w szachu nasze tak zwane rządy. Decydują oni o tym, kto i gdzie zostanie wybrany, od nich zależy wybuch wojny i niedopuszczenie do tego, żeby wybuchła. Pod ich kontrolą znajduje się globalne zmniejszanie zasobów żywności, oni ustalają stopy inflacji poszczególnych walut. Wszystko to podlega iluminatom. Nad siłami przyrody nie mają oni co prawda władzy, ale gdziekolwiek mogą manipulować na swoją korzyść, tam nie omieszkają tego czynić. A celem iluminatów jest władza nad całym globem, której nadali oni przyjemną dla ucha nazwę, Nowy Ład Świata.
Po raz pierwszy zapowiedział go publicznie George Bush Senior, a było to 11 września 1990 roku, a więc, przypadkowo, dokładnie 11 lat przed atakiem na World Trade Center. Obok globalnej religii, głównym przejawem nowego ładu świata jest bezgotówkowe regulowanie płatności kartami kredytowymi, mowa tu o tak zwanych debit cards, a z czasem za pomocą umieszczanego pod skórą małego urządzenia, które umożliwi wielkiemu bratu, Big Brother tak nazwał iluminatów George Orwell, uzyskanie kontroli i władzy nad wszystkimi ludźmi. Pojęcie nowego ładu świata znalazło swój wyraz w obrębie wielkiej pieczęci na banknocie jednodolarowym mowa. Po prawej widać tę część banknotu w powiększeniu. Nad piramidą widnieją słowa Aniut Keptis, nasze przedsięwzięcie uwieńczył sukces, a poniżej Novus Ordo Seclorum, nowy ład świata. W obu przypadkach mamy do czynienia ze wskazaniami na cel iluminatów, którzy rządzą światem z ukrycia, a chcą jawnej władzy nad nim. Na najniższym poziomie piramidy odnajdujemy rzymską liczbę 1776. Oficjalnie jest to rok proklamowania Stanów Zjednoczonych, które nastąpiło 1 maja 1776 roku. W istocie jednak owa amerykańska pieczęć to pieczęć bawarskiego zakonu iluminatów założonego w 1770 roku w Ingolstadt z inicjatywy banku Rothschildów. 73. W roku 1776 oficjalnie zainicjowano istnienie owego tajnego zakonu. 13 poziomów piramidy to w istocie 13 stopni wtajemniczenia iluminatów, nowicjuszy, a wszechwidzące oko, na szczycie piramidy jest okiem Lucyfera. Dla członków lóż, ten, który przynosi światło, czyli Lucyfer, jest nosicielem i strażnikiem wiedzy mającej największe znaczenie. Wielka pieczęć, piramida z wszechwidzącym okiem, składająca się z 13 gwiazd, gwiazda Dawida nad Feniksem, sam Feniks, godło państwowe na rewersie, a także oryginał gwiaździstej flagi, zawierający 13 pasków i 13 gwiazd, wszystkie one są starodawnymi i ważnymi symbolami masonerii, stworzonymi co prawda na zlecenie Rothschildów i wprowadzonymi przez Adama Weishaupta, ale ze względu na swą symbolikę mającymi rodowód staroegipski, jak również andyjski, ekwadorski. W książce pod tytułem Atlas zbuntowany jej autorka Ayn Rand ujawnia, że projekt iluminackiej piramidy na banknocie dolarowym stworzył Philip Rothschild, który był kochankiem pisarki. Rysunek 75 i 76, banknot jednodolarowy z piramidą bawarskich iluminatów, porównajmy ją jeszcze raz z pokazaną na rysunku. 51 piramida z Ekwadoru. John Todd, były iluminat, tak oto opisuje tę piramidą, pieczęć powstała na zlecenie londyńskich Rothschildów. Stanęli oni na czele szatańskiej organizacji. Można w niej spotkać masonów, komunistów, także członków innych stowarzyszeń. Jest to organizacja bardzo rozległa. Chodzi w niej o politykę i pieniądze, przy czym celem jest jeden globalny rząd. Owa organizacja zrobi wszystko, co możliwe, by taki rząd powstał i liczy się nawet z koniecznością wywołania III wojny światowej. Członkowie organizacji nazwali siebie iluminaci, co oznacza nosiciele światła. Gdyby ktoś spytał głównego czarodzieja, kto jest najpotężniejszą czarownicą na świecie, otrzymałby następującą odpowiedź: Ruth Carter Stapleton, siostra byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jimmy'ego Cartera. Nie wiem, czy Jimmy Carter należy do masonerii. Na ogół amerykańscy politycy są wolnomularzami, bo dzięki temu mogą się obracać we wszystkich kręgach. Od I wojny światowej, czyli epoki Wilsona, nie było prezydenta, który by nie należał do iluminatów, z wyjątkiem Eisenhowera, ale i on pozostawał pod ich kontrolą. Na świecie jest około 5000 osób, które dogłębnie poznały założenia iluminatów. Dla owej elity pracują miliony ludzi. Podobnie przedstawia się to w masonerii. Całą wiedzę posiadają tylko ci, którzy uzyskali 33. stopień w obrządku szkockim. Inni jej nie dostępują. Do iluminatów należą wszystkie wielkie koncerny naftowe, jakie istnieją na świecie, ponadto wszystkie liczące się firmy wysyłkowe w USA oraz 99% supermarketów. Każda elektroniczna kasa komputerowa w Stanach Zjednoczonych jest połączona z ogromnym komputerem w Dallas, w Teksasie, zwanym The Beast, Bestia. Ten zaś jest połączony z noszącymi tę samą nazwę komputerami w Brukseli i Amsterdamie. Z rozdziału o templariuszach wiemy, że, według ich wypowiedzi, losy ludzkości okażą się, co do swego toku, zgodne z tekstem ewangelicznym, który jest znany jako Apokalipsa Święty. Jana. Wczytajmy się więc w to objawienie. Apokalipsa Święty. Jana, rozdział 13, wersy od 1 do 18.
I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Nawias otwierający wielokropek, nawias zamykający. 7b. Potem ujrzałem inną bestię, wychodzącą z ziemi, i całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, i czyni druga bestia wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. I sprawia, że wszyscy, i mali, i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy, liczba to bowiem człowieka. A liczba jego 666. W tym miejscu potrzebny jest krótki komentarz. Objawienie ukazało Janowi obrazy, które wówczas były niemożliwe do opisania: telewizor, bombę, kartę kredytową, a on zinterpretował je bardzo prostymi słowami. Bestii nie należy sobie wyobrażać jako dziwnego zwierzęcia, jest ona tutaj przeciwieństwem ducha, a więc reprezentuje materię czy raczej materializm oraz propagującą go organizację. W przytoczonym fragmencie jest kilka ważnych pasusów, które teraz rozszyfrujemy. Pierwsze. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza. A smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Smoka można by zinterpretować jako Lucyfera albo istotę jaszczuropodobną. Pierwsza bestia to Illuminati, banki Fed oraz Wall Street, osadzeni przez Lucyfera na tronie świata i obdarzeni potęgą finansową por, w Starym Testamencie 2 kryn. 9 i 13 setnych, jak też 1 kry. 10 i 14 setnych, waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota. Nie był to przypadek, że Jezus wygnał ze świątyni tych, którzy pożyczali pieniądze. Jednoznacznie umotywował swoje działanie, powiedział bowiem do nich J8:8-44, wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Skoro prawdopodobnie mało kto wie, czym Fed, Centralny Bank Ameryki, różni się od innych banków centralnych, niech dalszych informacji dostarczy takie oto zwięzłe omówienie historyczne. Pod koniec XIX wieku te banki, które pozostawały pod kontrolą Imperium Rothschildów, rozpoczęły wielką kampanię, której celem było podporządkowanie świetnie prosperującej gospodarki USA. Europejscy Rothschildowie finansowali bank J.P. Morgan co, bank Han Leb co, Standard Oil co, czyli koncern Johna Rockefellera, kolej Edwarda Harrimana i huty, których właścicielem był Andrew Carnegie. Owe powiązania oznaczały wówczas nie tylko to, że Rothschildowie uzyskali pewien wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Około roku 1900 wysłali oni do USA jednego ze swoich agentów, Paula Warburga, aby nawiązać współpracę z Han Leb co. Bank. Jacob Schiff i Paul Warburg zainicjowali kampanię na rzecz utworzenia Banku Rezerw Federalnych, Federal Reserve Bank, Fed, który miał być potężnym prywatnym bankiem centralnym Ameryki. Przemawiając w 1907 roku na posiedzeniu Nowojorskiej Izby Handlowej, Jacob Schiff stwierdził, jeżeli nie powstanie bank centralny, który będzie miał wystarczającą kontrolę nad zaciąganiem kredytów, to czeka ten kraj najstraszliwszy i najbardziej brzemienny w skutki krach finansowy w jego historii. Co zapowiedziano, to i zrobiono. Kryzys finansowy, który nastąpił w USA i, jako jego konsekwencja, panika na rynku kapitałowym pozbawiły dziesiątki tysięcy ludzi podstaw egzystencji. Panika na giełdzie nowojorskiej pozwoliła Rothschildom zarobić kilka milionów dolarów i osiągnąć sukces, o jaki im chodziło. Właśnie tę panikę wykorzystano jako argument na rzecz utworzenia wreszcie banku centralnego, który miałby zapobiegać takim sytuacjom. Występując podczas obrad Senackiej Komisji Bankowo-Walutowej, Paul Warburg powiedział: pierwsza myśl, jaka nasuwa mi się w związku z tą paniką, jest myśl o tym, że potrzebny nam jest Krajowy Bank Rozrachunkowy, bank centralny. Ostateczna wersja dokumentu ustanawiającego Fed została uzgodniona w posiadłości J. Morgana na wyspie Jekyll w stanie Georgia.
Powstanie Fed w roku 1913 pozwoliło właścicielom banków o zasięgu międzynarodowym znacznie zwiększyć swą potęgę finansową na obszarze USA. Paul Warburg został pierwszym prezydentem Fed. Po podjęciu decyzji o utworzeniu Fed wprowadzono 16. poprawkę do konstytucji, dzięki której Kongres uzyskał możliwość opodatkowania dochodów osobistych obywateli Stanów Zjednoczonych. Było to koniecznym następstwem, skoro rząd USA nie mógł już drukować pieniędzy, którymi finansowałby swoją działalność. Po raz pierwszy w dziejach USA zmuszono obywateli do płacenia podatku dochodowego. 75. Najważniejszymi akcjonariuszami Fed byli wtedy: pierwsze, banki Rothschildów w Londynie i Paryżu. Drugie, Lazard Brothers Bank w Paryżu. Trzeci, Israel Moses Zaif Bank we Włoszech. Czwarty, Warburg Bank w Amsterdamie i Hamburgu. Piąty, Lehman Bank w Nowym Jorku. Szósty, Han Leb Co Bank w Nowym Jorku. Siódme, należący do Rockefellera Chase Manhattan Bank w Nowym Jorku. Ośmiu, Goldman Sachs Bank w Nowym Jorku. Już wówczas kongresmen Charles Lindbergh określił nowo powstały Bank Rezerw Federalnych, ze względu na jego potęgę finansową, jako niewidzialny rząd. Jak właściwie funkcjonuje Fed? Komisja Otwartego Rynku w Fed emituje Federal Reserve Notes banknoty. Te papierowe dolary zostają wypożyczone rządowi USA w zamian za obligacje, które stanowią gwarancję dla Fed. Te z kolei trafiają do banków Fed, uzyskujących rokrocznie odsetki od nich. Już w 1992 roku wartość obligacji będących w posiadaniu Fed wyniosła aż 5 bilionów dolarów i stale rosną odsetki pokrywane przez podatników. Cały ten majątek Fed powstał dzięki pożyczkom pieniężnym udzielanym rządowi USA oraz inkasowaniu wysokich odsetek w związku z działalnością, której jedynymi kosztami są wydatki na farbę drukarską i sam druk. Brzmi to wprost niewiarygodnie, ale jest faktem. Daniel Doyle Benham, amerykański bojownik o prawa człowieka, odważył się w 2002 roku zatelefonować do San Francisco Federal Reserve Bank, Fed, i przeprowadził wielce wymowny wywiad z niejakim Ronem Supińskim, przedstawicielem Public Information Department, który odtwarzamy tu w pełnym brzmieniu. P oznacza pytającego, Mar S. To Ron Supiński. P. Panie Supiński, czy Federal Reserve System jest we władaniu mojego kraju? Mar S. Jesteśmy agendą rządową. P. Nie o to pytam. Czy mój kraj ponosi koszta utrzymania tego systemu? Mar S. Jesteśmy agendą rządową utworzoną przez Kongres. P. Czy Federal Reserve stanowi przedsiębiorstwo? Mar S. Tak. P. Czy rząd mojego państwa posiada akcje Federal Reserve? Mar S. Nie, udziałowcami są banki członkowskie. P. Czy owe banki są prywatnymi spółkami? Mar S. Tak. P. Czy banknoty Federal Reserve Bank mają jakiekolwiek pokrycie? Mar S. Tak, jest nim majątek Federal Reserve, ale przede wszystkim uprawnienia Kongresu do nałożenia takiego czy innego podatku na obywateli. P. Uprawnienie do inkasowania podatków, czy tak pan powiedział? I to właśnie stanowi pokrycie dla banków Federal Reserve. Mar S. Tak. P. Jaka jest wartość całego majątku Federal Reserve? Mar S. San Francisco Bank posiada aktywa na sumę 36 miliardów dolarów. P. Co składa się na te aktywa? Mar S. Złoto, sam Federal Reserve Bank i gwarancje rządowe. P. Jaka wartość jednej uncji złota jest uwzględniana w księgowości Federal Reserve Bank? Mar S. Tej informacji nie posiadam, ale San Francisco Bank dysponuje złotem o wartości 1,6 miliarda dolarów. P. Czy chce pan przez to powiedzieć, że Federal Reserve Bank w San Francisco posiada 1,6 miliarda dolarów w złocie, a saldo tego majątku stanowią gwarancje rządowe? Mar S. Tak. P. Skąd Federal Reserve otrzymuje Federal Reserve Notes? Mar S. Banknoty są autoryzowane przez Departament Skarbu. P. Ile Federal Reserve płaci za Federal Reserve Notę o nominale 10 dolarów? Mar S. Od 50 do 70 centów. P. Ile płaci się za banknot 100-dolarowy? Mar S. Tyle samo, od 50 do 70 centów. 76. P. Tylko 50 centów za 100 dolarów to ogromny zysk, czyż nie tak? Mar S. Zgadza się. P. Departament Skarbu otrzymuje więc od Federal Reserve 20 dolarów przy nominalnej wartości 1000 dolarów albo inaczej, nieco ponad 2 centy przy fakturze 100-dolarowej, czy prawidłowo? Rozumuję. Mar S., chyba jest pan bliski prawdy.
P. Czy Federal Reserve nie wykorzystuje przypadkiem Federal Reserve Notes, których koszt wynosi 2 centy od sztuki do odkupywania obligacji od rządu? Mar S. Tak, ale to nie wszystko. P. Czy taka jest jednak istota sprawy? Mar S. Istota sprawy jest właśnie taka. P. Ile Federal Reserve Notes jest w obiegu? Mar S. 263 miliardy dolarów, ale my możemy wskazać tylko na niewielki procent banknotów. P. Gdzie się podziały te inne banknoty? Mar S. W materacach albo też zostały pogrzebane, albo gdzieś za kulisami, tak jak brudne pieniądze z przemytu narkotyków. P. Skoro długi trzeba pokrywać przy użyciu Federal Reserve Notes, czy tych, które są w obiegu, wystarczy do spłacenia długów państwowych wynoszących 4 biliony dolarów? Mar S. Nie wiem. P. Czy istniałaby matematyczna możliwość spłacenia tych 4 bilionów zadłużenia, gdyby rząd federalny zebrał wszystkie banknoty będące w obiegu? Mar S. Nie. P. Czy miałbym rację, mówiąc, że w takim razie za każdy dolar wpłacony do jednego z banków członkowskich można by, przy odpowiedniej polityce zachowania rezerw, pożyczyć 8 dolarów? Mar S. Około 7 dolarów. P. Proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę, ale chodzi tu chyba o 7 dolarów w takich banknotach rezerwy federalnej, które nigdy nie trafiły do obiegu. Wzięły się one z powietrza, skoro ani kredytów, ani owych 2 centów z wartości nominalnej nigdy nie wypłacono. Inaczej mówiąc, Federal Reserve Notes, o które tu chodzi, nie istniały w rzeczywistości jako fizyczne pieniądze wydrukowane i wyemitowane, lecz stanowiły po prostu zapisy w księgach i były pożyczane z odsetkami. Czy mam rację? Mar S. Tak. P. Czy właśnie dlatego w obiegu są tylko 263 miliardy dolarów w banknotach rezerwy federalnej? Mar S. Jest to częściowe wyjaśnienie przyczyny. P. Czy moja interpretacja jest właściwa, kiedy, w Boże Narodzenie 1913 roku, pojawiała się ustawa o rezerwie federalnej, przeniosła ona prawo bicia monet, a więc do udostępniania narodowi pieniędzy, jak też prawo do regulowania obiegu i wartości, z kongresu na prywatną spółkę? Czy tak? I mój kraj wypożycza sobie teraz to, co powinno by stanowić nasze zasoby pieniężne, z Banku Rezerwy Federalnej PRYWANEJ spółki z DOLICZENIEM odsetek. Czy właściwie rozumuję? I ze względu na system monetarny naszego kraju te długi nigdy nie zostaną pewno spłacone. Mar S. W zasadzie ma pan rację. P. Jest w tym coś podejrzanego, nie uważa pan? Mar S. Sorry, nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, ja tutaj pracuję. P. Czy Federal Reserve poddano kiedykolwiek niezależnej kontroli? Mar S. Jesteśmy kontrolowani. P. Dlaczego ostatnio Izba Reprezentantów przyjęła uchwałę oznaczoną numerem 1486? O sprawdzeniu całej księgowości Federal Reserve przez GAO. I dlaczego Federal Reserve sprzeciwia się temu? Mar S. Nie wiem. P. Czy Federal Reserve reguluje wartość Federal Reserve Notes i ustala stopy procentowe? Mar S. Tak. P. Proszę mi wyjaśnić, jak to możliwe, żeby system rezerwy federalnej był zgodny z konstytucją, skoro przecież tylko kongres, dzielący się na Senat oraz Izbę Reprezentantów, jest, a przynajmniej 77. powinien być uprawniony do bicia naszych monet, do emitowania ich i do ustalania ich wartości. Artykuł 1 Section 1 and Section 8 nigdzie w Konstytucji nie ma zapisu o możliwości przeniesienia przez Kongres jakiegokolwiek zawarowanego konstytucyjnie uprawnienia na przedsiębiorstwo prywatne, a może się mylę? Mar S. Nie znam się na prawie konstytucyjnym. Mogę skontaktować pana z naszym działem prawnym. P. Powiem panu, że ja zadałem sobie trud przeczytania Konstytucji. Nie pozwala ona na to, by jakiekolwiek uprawnienie przyznane instytucji państwowej zostało przeniesione na prywatną firmę albo stowarzyszenie. Czy nie stanowi ona, iż wszelka inna władza, nie przysługująca pojedynczym osobom prawnym, jest zastrzeżona dla państwa i jego obywateli? Czy ten zapis dotyczy przedsiębiorstwa prywatnego? Mar S. Nie sądzę, wiem jednak, iż utworzenie Federal Reserve doszło do skutku dzięki zgromadzeniu ustawodawczemu. P. Czy zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem, to jest nasz kraj i pieniądze też powinny być nasze, tak jak stanowi konstytucja? Mar S. Rozumiem pańską intencję. R. Dlaczego mielibyśmy pożyczać nasze własne pieniądze od prywatnego konsorcjum bankierów z odsetkami?
Czyż nie po to właśnie doprowadziliśmy do rewolucji, żeby stać się odrębnym, suwerennym narodem, mającym własne prawa? Mars odmówił odpowiedzi. P. Czy kiedykolwiek zapytano Sąd Najwyższy o to, czy działalność Federal Reserve jest zgodna z konstytucją? Mars zdaje się, że było kilka procesów, które miały związek z tą kwestią. Czy toczyły się one przed Sądem Najwyższym? Chyba tak, ale nie jestem tego pewny. P. Czyż Sąd Najwyższy nie uznał jednogłośnie, w sprawie Schechter Poultry Corp. przeciwko Stanom Zjednoczonym i w sprawie Carter przeciw Carter Coal Co. wyrok w zbiorze werdyktów Konstatacji Korporacyjnej za niezgodne z konstytucją delegowania władzy ustawodawczej. Przeniesienie władzy jest równoznaczne z regulowaniem władzy. Stanowi to najbardziej naganną formę delegacji ustawodawczej, nie jest to zwyczajną delegacją, dotyczącą jakiejś oficjalnej korporacji, spółki, grupy, która zapewne nie okaże zainteresowania dobrem powszechnym, lecz zadba o prywatny interes poszczególnych osób. Carter przeciwko Carter Coal Co. Mars, nie wiem, ale mogę skontaktować pana z naszym działem prawnym. P. Czyż obecny system monetarny nie jest domkiem z kart, który musi się zawalić, skoro nie ma takiej matematycznej możliwości, by długi zostały kiedykolwiek spłacone? Mars, tak to wygląda. Mogę panu powiedzieć, że jest pan bardzo wnikliwy i wiele pan wie. Ale my mamy pewne rozwiązanie. P. Cóż to za rozwiązanie? Mars, debit card. Nowy ład świata opiera się między innymi na istnieniu społeczeństwa pozbawionego gotówki. Debit card jest uniwersalną kartą kredytową i stanowi zarówno dokument tożsamości, jak i środek płatniczy w nowym ładzie świata, PSIP. Out. P. Czy ma pan na myśli EFT Act Electronic Fund Transfer równa się elektroniczne regulowanie płatności? Czy nie należy się tego bardzo obawiać ze względu na ogromne możliwości komputerów? Państwo, wszystkie jego instytucje, także Federal Reserve, będą otrzymywać informacje o tym, że o godzinie 14:30 był pan na stacji benzynowej i za $10 kupił pan benzynę bezołowiową w cenie 1,41 za galon, a potem o 14:58 był pan w sklepie spożywczym, gdzie kupił pan chleb, gotowy obiad, mięso i mleko za $12.32, później zaś o 15:45 kupił pan w aptece lekarstwa za $5.62. Inaczej mówiąc, państwo wiedziałoby, kiedy i dokąd chodzimy, ile zapłaciliśmy, ile zapłaci hurtownik i jaki miał zysk. System EFT sprawiłby, że dosłownie wszelka wiedza o nas byłaby w posiadaniu pańskiej placówki. Czyż nie jest to przerażająca perspektywa? Mars, owszem, to jest dziwne. P. Domyślam się strasznego matactwa, szyderstwa z naszej konstytucji. Czy nie jest tak, iż prywatnemu konsorcjum bankierów płacimy daninę i cło w postaci podatku dochodowego? Mars, nie nazwałbym tego daniną, to są odsetki. P. Czyż każdy urzędnik z wyboru nie składa przysięgi, którą zobowiązuje się on do ochrony? 78. Konstytucji, do tego, że będzie jej bronić przed wrogami zewnętrznymi, ale i wewnętrznymi. Czyż z tego punktu widzenia Federal Reserve nie jest wrogiem wewnętrznym? Mars, nie mogę tego potwierdzić. P. Nasi urzędnicy z wyboru i osobistości mający władzę nad Federal Reserve ponoszą winę za swoje uprzywilejowanie, a tym samym godzą w konstytucję swojego państwa, co stanowi zdradę stanu. Czyż zdrady stanu nie karze się śmiercią? Mars, tak sądzę. P. Bardzo dziękuję za informację i za czas, który zechciał mi pan poświęcić. I gdyby mi wolno było to powiedzieć, poradziłbym panu, żeby podjął pan niezbędne kroki dla zabezpieczenia siebie i swojej rodziny, a więc żeby wycofał pan wszystkie pieniądze zdeponowane w bankach, zanim cały system się załamie. Ja to zrobię. Mars, nie wygląda to dobrze. P. Niech Bóg okaże miłosierdzie duchom, które stoją za tym sprzecznym z konstytucją i przestępczym przedsięwzięciem, noszącym nazwę Rezerwy Federalnej. Skoro tylko przebudzą się WSZECHMOCNE masy i zrozumieją, na czym to gigantyczne oszustwo polega, nie potraktują tego pobłażliwie. Rozmowa z panem była dla mnie przyjemnością, jeszcze raz dziękuję, że zechciał pan poświęcić mi ten czas. Mam nadzieję, że posłucha pan mojej rady, zanim dojdzie do katastrofy. Mars, niestety, na nic dobrego się nie zanosi. P. Życzę miłego dnia i dziękuję za to, że znalazł pan dla mnie czas. Mars, a ja dziękuję za to, że pan zatelefonował.
Powtórzę to jeszcze raz z całą mocą, dolar nie jest emitowany przez rząd USA, lecz przez Fed, czyli konsorcjum prywatnych banków, które umożliwia rządowi dysponowanie pieniędzmi, inkasując w zamian spore odsetki i ściągając podatki. Mowa tu o największym oszustwie USA, które, o dziwo, mało kto zauważa. Co więcej, obligacje rządowe sprawiły, że Fed ma, z państwowego i prywatnego punktu widzenia, prawo do wszystkiego, co stanowi podstawowy majątek Stanów Zjednoczonych Ameryki. Liczne już procesy sądowe, których celem było unieważnienie ustawy dotyczącej utworzenia Fed, okazały się nieskuteczne. Pierwszym, który podjął próbę przeciwstawienia się, był John F. Kennedy ze swym projektem ustawy likwidującej Fed. Wiemy, jak to się skończyło. Niewykluczone, że ktoś skory do krytyki zarzuci mi w tym miejscu spekulacje. A przecież pierwszą czynnością urzędową następcy Kennedy'ego, którym został Lyndon B. Johnson, okazało się anulowanie tamtej ostatniej czynności urzędowej poprzednika. O działalności Fed jest także mowa w zamieszczonym tu wywiadzie z pewnym współpracownikiem tej instytucji. Drugie. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii. Druga bestia jest obrazem tych, co służą pierwszej bestii, rządów posłusznych wobec iluminatów oraz uległych wobec Wall Street, narzędzia iluminatów. Jeszcze raz przytaczam, dla przypomnienia, komentarz w Süddeutsche Zeitung na temat amerykańskich wyborów prezydenckich 2000 roku. Obojętne, czy prezydentem zostanie George W. Bush, czy Al Gore, szefem banku emisyjnego jest Alan Greenspan. Czy potrzeba większej jasności? 3,1 czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię. Trudno oprzeć się wrażeniu, że mowa tu o zrzuceniu bomby atomowej. A kto zrzucił pierwszą bombę atomową? Amerykanie, wykonujący polecenie kręgu osób, które rządowi amerykańskiemu wskazują, co należy zrobić, czyli iluminatów. 4. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. Również ten pasus jest dość klarowny, obraz, który się porusza i potrafi mówić, telewizja i komputer. A teraz proszę wymienić taki naród na naszym globie, który nie wielbi telewizji oraz komputera. Wyobraźmy sobie Jana, wizjonera mającego przed oczyma scenę z przyszłości i dostrzegającego współczesnego nam człowieka, który urzeczonym wzrokiem wpatruje się w telewizor albo pracuje przy komputerze. Jak mógłby Jan to opisać ludziom z jego epoki? Widzi on przyszłych ludzi, oddających pokłon obrazowi, który się porusza i mówi. Telewizja jest, jak wiadomo, najważniejszym narzędziem ludzi rządnych władzy nad światem. I każdy wie, gdzie znajduje się kuźnia opinii kształtujących oblicze współczesnego świata, w krainie Wall Street, w Stanach Zanieczyszczonych. 79. 5,1 sprawia druga bestia, że wszyscy, mali i wielcy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy, liczba to bowiem człowieka. A liczba jego 666. Ten ostatni pasus wymaga kilku interpretacji. Tak jak w tarocie karta numer 6 ci, którzy kochają, tak też liczba 6 w kabale symbolizuje uleganie pokusie, drogę wiodącą od duchowości do materii, natomiast liczba 9, liczba mądrości, symbolizuje drogę powrotną od materii do sfery ducha. Żyjące w północnej Arizonie plemię indiańskie Hopi zna takie oto proroctwo, nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znaku niedźwiedzia. Kiedy ten znak stanie się widoczny, nastąpi trzecia wielka wojna. Znak niedźwiedzia wygląda tak. Porównamy go z kodem kreskowym. Musimy sobie uzmysłowić, w jakich okolicznościach Indianin sprzed kilku stuleci doznaje wizji, która pozwala mu ujrzeć kod kreskowy. Nie zna on oczywiście tego kodu pod jego nazwą, toteż w indiańskim opisie ów znak przypomina ślady rozstawionych szponów niedźwiedzia. Kreski na towarach stanowią różne kombinacie podwójnych linii, które, dzięki wytłuszczeniu niektórych i odległościom między nimi, odpowiadają określonym liczbom, tak więc dany towar można zidentyfikować, posługując się binarnym systemem liczb. Widzą Państwo 12 krótszych pasków podwójnych, 6 po prawej i 6 po lewej stronie. Do nich trzeba dodać 3 dłuższe, na lewym i prawym krańcu oraz pośrodku.
Kiedy odnajdziecie po prawej stronie liczbę 6 pod krótszymi kreskami kombinacjami dwóch cienkich kresek i porównacie je z dłuższymi, to przekonacie się, że i te dłuższe paski reprezentują liczbę 6, tyle że nie widnieje ona pod nimi. Trzy kombinacje dwóch dłuższych kresek są i pozostają jednakowe w każdym kodzie kreskowym, jaki na świecie istnieje, zmieniają się tylko krótsze kreski. Oznacza to, że komputer zawsze rozpoznaje kombinację 666. Dzisiaj świat zachodni nie może już się obejść bez kodu kreskowego ani dokonywać zakupów bez karty kredytowej, dotyczy to zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. I nie za długo kod kreskowy pojawi się na rękach albo czołach ludzi bądź w tych samych miejscach pod skórą. Dlaczego właśnie w tych miejscach? Bo chip funkcjonuje dzięki niewielkiej baterii czy też pompie cieplnej, a ładowanie tej baterii odbywa się poprzez przemienne następowanie zimna i ciepła. Dłoń i czoło są tymi częściami ciała, w obrębie których najczęściej zmienia się temperatura, a poza tym są one najbardziej przydatne do identyfikowania osób. Nawiasem mówiąc, symboliczne i ciekawe jest to, że największy komputer świata, z którym połączone są wszystkie pozostałe, stoi w Brukseli i nazywa się La Bête, bestia. Zero nieodłączności liczby 666 od kodu kreskowego i systemu kart kredytowych, a więc od bankowości i obro. Tu pieniężnego świadczy to, że jest ona liczbą kodową Banku Światowego i występuje na przykład na osobi. Z tych kartach wydawanych przez Bank Narodowy Australii, działająca w Bombaju placówka obsługi czeków z indyjskich banków jest oznaczona numerem 666. Liczba ta poprzedza numery nowych amerykańskich kart kredytowych. Olivetti Computer System P6060 stosuje obecnie numerację rozpoczynającą się od liczby 666. Na całym terytorium Stanów Zjednoczonych paragony komputerowe zawierają skupiska szarych kropek do około liczby 666. Na wszystkich izraelskich kuponach loteryjnych widnieje liczba 666. Międzynarodowy numer telefoniczny Izraela do połączeń zamorskich to 666 i tak dalej. Kim są ci, którzy wprowadzili system kart kredytowych i już teraz w różnych dziedzinach stosują tatuaż laserowy? Są to właściciele prywatnych banków o zasięgu międzynarodowym. Są to ci, którzy w 1913 roku wprowadzili system rezerwy federalnej, ci, którzy dzierżą ster na Wall Street i, mając nad tą ulicą kontrolę, doprowadzają do bankructwa wielkich koncernów, a nawet całych krajów, lub też przejmują władzę nad nimi. Jeden właśnie ci kompanii, którzy zniewolili świat swoim systemem odsetek od odsetek, wykorzystają sztucznie spowodowany krach banków za pretekst posłuży jakaś wojna albo kolejny atak terrorystów do tego, by go gotówkę zastąpić pieniędzmi plastikowymi i tym samym postawić następny kamień milowy na drodze do rządu 80. globalnego, do nowego ładu świata. Jak miałoby się to odbyć? Ależ to całkiem proste. Skoro pojawia się inflacja, dla podtrzymania gospodarki trzeba dodrukowywać pieniądze, znamy to przecież z lat, kiedy panowała inflacja. Innym pomysłem mogłoby być wprowadzenie nowej waluty wiodącej, na przykład o nazwie euro-dolar, a więc takiej, która stanowiłaby połączenie euro z dolarem. Ktoś zaoponuje pewnie, twierdząc, że nowych pieniędzy nie można tak szybko wydrukować w ilościach wystarczających dla wszystkich, przecież od czasu ostatniego krachu bankowego przybyło ludności. Ktoś przypomni okoliczności wprowadzenia euro i to, że bardzo długo trzeba było te operacje przygotowywać. I zostanie zaproponowane rozwiązanie doskonałe, a mianowicie obrót pieniędzmi wirtualnymi czy też plastikowymi, czyli używanie karty kredytowej w społeczeństwie bezgotówkowym cash is sudety. Skoro każdy posiadacz konta ma kartę, to, jak się twierdzi, gospodarka może funkcjonować przy płaceniu kartą kredytową. Konsument nie musi się przejmować kursem waluty, o to zadbają nasi szefowie na Wall Street, Big Brother. Istnieje przecież piękne hasło reklamowe, proszę żyć, my zatroszczymy się o resztę. I tak oto, jakże szybko, spełnia się apokalipsa su. Jana. Ale wczytajmy się jeszcze przez chwilę w ostatnie słowa apokalipsy. Kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia? Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy, liczba to bowiem człowieka. A liczba jego, 666. Mamy tu do czynienia z numerologią, czyli z nadawaniem literom i wyrazom wartości liczbowych. W apokalipsie czytamy, że chodzi o liczbę imienia bestii. Według kabały każda litera odpowiada pewnej liczbie. I dalej każda liczba i litera ma pewne znaczenie, pewien charakter.
Kto jest świadomy znaczeń liczb, ten może, posługując się liczbą uzyskaną, określić czyjś charakter i przewidzieć czyjeś losy. Ponieważ jest wiele kluczy liczbowych, możliwe są różne interpretacje. O kluczu mówi się na przykład wtedy, gdy ustala się kolejność liter w alfabecie A równa się L, C równa się 3, U równa się 21. Pomnóżmy te wartości przez 6, A równa się 6, C równa się 18, U równa się 126, a odczytamy, co następuje. Komputer 18, 90, 78, 96, 126, 120, 30, 108 równa się 666. Ki. 66, 54. SSI 114, 114, 54. NGER 84, 42, 30, 108 równa się 666. Oprócz powyższego wariantu istnieją inne klucze liczbowe, które dają bardzo ciekawe wyniki. Zresztą rozszyfrowaniem numerologicznym można też objąć nazwy firm albo stron łów. Ma w kabale swój odpowiednik w postaci liczby 6, tak więc zawsze wprowadzamy liczbę 666, kiedy chcemy odwiedzić jakąś stronę internetową. Treść symboliczna jest tu taka sama, jak w przypadku kodu kreskowego z jego trzema przedłużonymi kreskami, liczba 666 jest wszechobecna. O tym, jak daleko już zaszliśmy w tej grze, przekonamy się też, jeżeli spojrzymy na rewers niemieckiego dowodu osobistego i odwrócimy go do góry nogami, rozpoznamy stylizowaną czaszkę zmarłego zwierzęcia i rogi nad nią, jest to obraz Bafometa albo Lucyfera, wyżej zaś koronę. Rysunek 77 i 78, skąd rogaty Bafomet wziął się w niemieckim dowodzie osobistym? Co do ostatniego zdania Apokalipsy, trzeba jeszcze odnotować, że mowa o człowieku, którego imię po rozszyfrowaniu numerologicznym wykaże wartość liczbową 666, człowieku, który dzięki swojej charyzmie i stałej obecności w światowych mediach pociągnie za sobą masy. Określa się tę osobę jako antychrysta, adwersarza Jezusa. Celem antychrysta jest zaprowadzenie nowego ładu na świecie i danie światu jednej wspólnej religii. 84.